Z inicjatywy Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę odbyła się bardzo ciekawa i potrzebna konferencja dotycząca finansowania w najbliższych latach z różnych programów. Obszarów wiejskich i rolnictwa. Rada analizuje kolejne projekty przedstawiane przez rząd i dochodziliśmy do wniosku, że często jest to takie wzajemne unikanie odpowiedzialności i przesuwanie finansowania, twierdzenie, że ono będzie zawarte w innych programach. Dlatego dzisiaj analizowaliśmy sumę środków dedykowanych obszarom wiejskim, podnosząc bardzo mocno, nasi eksperci to również wieloma faktami wsparli że obszary wiejskie, w szczególności rolnictwo, są bardzo ważnym elementem gospodarki, zarówno y, troski o tereny, 93% Polski to są tereny wiejskie, na obszarach wiejskich mieszka 40% społeczeństwa, ale jednocześnie bezpieczeństwo żywnościowe, które y, zabezpiecza polskie rolnictwo, wielki eksport, który również jest udziałem. Y, polskiego rolnictwa pokazują również wielką przydatność ekonomiczną polskiego rolnictwa. Dlatego absolutnie propozycje planu odbudowy zaproponowane przez niedawno przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie wsparcie dla rolnictwa było w jakimś bardzo niewielkim stopniu zaplanowane, wręcz śmiesznym, to wsparcie w tej chwili istotnie jest poprawiane, uzupełniane. Rada wspiera Ministra Rolnictwa w staraniach o środki dla obszarów wiejskich, bo przecież jeżeli teraz te środki nie zostaną zapisane i uzgodnione z Komisją Europejską, to zapomnijmy o rozwoju obszarów wiejskich na najbliższe lata, bo trudno sprostać tym wszystkim wymaganiom, których oczekuje społeczeństwo, konsumenci, politycy europejscy, tym wszystkim wymaganiom Zielonego Ładu, jeżeli nie będzie środków na inwestycje. W gospodarstwach rolnych i środków na poprawienie jakości życia na obszarach wiejskich. Dlatego pojawiło się pewne światełko w tunelu, bo w stosunku do wersji pierwotnej, tej absolutnie nieakceptowanej, środków na obszary wiejskie z każdym dniem przybywa. Mamy nadzieję, że będzie ich wystarczająco, by wieś nie była wykluczona z procesów rozwojowych, by wieś była potraktowana w sposób adekwatny, proporcjonalny do ilości ludzi tam mieszkających.